Cześć, witajcie. Z tej strony Hubianka, to jest kolejny odcinek z South Park, Kijek Prawdy. Dokładnie tak, Kijek Prawdy zagramy sobie dzisiaj, więc jeśli chodzi o to, co będziemy dzisiaj robić, to udamy się do Kanady, bo ostatnio robiliśmy sobie zdjęcie u fotografa. Fotograf okazał się być dość dziwnym fotografem, ale oczywiście, jeśli macie ochotę zobaczyć, dlaczego był dziwny i o co w tym wszystkim chodzi, o czym mówię, to obejrzyjcie sobie koniecznie poprzedni odcinek, aczkolwiek on naprowadzi was na to, co dzisiaj będziemy robić, a będziemy po prostu, udamy się do Kanady z tego względu, że musimy odzyskać kijek i to się trochę z tym wiąże. Tak, więc musimy iść tutaj. Byliśmy już tutaj w poprzednim odcinku, nie wiedzieliśmy, jak się dostać. Tak, więc byliśmy tutaj już. Powtarzam, i po prostu nie mogliśmy się dostać do... nie wiedzieliśmy, jak się dostać do tej Kanady. Okej, okay. No to jest i las. No to lecimy teraz, cały czas. Do przodu. Wiemy, nie chcemy się na niej nadziać. Na nich nadziać. O kurde. Na północ cały czas mieliśmy iść, ale... Dobra, to jest tutaj, cały czas na północ. Mam nadzieję, że się nie zgubiłem. O, tak. Więc co będzie najprawdopodobniej tutaj? Okej, okay, jest i Kanada, jest Kanadyjczyk, ten ich strój. No, you see? No matter which way you go, I block you. Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate. Oh, I'll do it. Hold on. Dobra, rozumiem. There we go. Masz straszne zamiary, ale nie udało się, nie? Tak, open the gate. Otworzyć bramę. A przecież open the gate się strasznie kojarzy właśnie z Władcą Pierścieni. Witaj w Kanadzie. O co kaman? Bo nie kaman? Czekajcie. Zadania. Wędrówka na północ. Udaj się do Otany poprzez dzikie kanadyjskie pustkowie i porozmawiaj z księciem Kenny o dokumentach, które znalazłeś w klinice aborcyjnej. To jest tutaj? Nie, chyba. Chodźcie. Dobra, lecimy tutaj. Ja no trochę dziwnie to, nie wiem, gdzie mam iść. Tak Mario, nie? Ale... nie. Ja nie ogarniam. Nie ogarniam tego. Nie. Może tutaj? Tak Margonem, nie? A, kiedyś grałem Margonem. Aż wstyd się przyznać. Nie, no, czekajcie. Ja muszę wziąć sobie tutaj nacisnąć. Zdolności mamy nowe. A co to jest? Tupnięcie? Możliwe, że będzie fajne. Chociaż... no niech będzie. Zadania, okej. Okay. I mamy tutaj... to zrobiliśmy. Też wszystko zrobione. Udaj się do Ottawy poprzez dzikie kanadyjskie pustkowia i porozmawiaj z księciem Kanady o dokumentach, które znalazłeś w klinice aborcyjnej. Ottawy. Ottawy i z księciem Kanady. Ottawa, jest. Jest Ottawa, więc to jest tutaj. I księciem. Z księciem Kanady. Okej. Okay. Tu będzie chyba... All hail the prince and princess of Canada! Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Hmm.
sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with direwolves. You know what direwolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Dobra, no to... Rozumiemy. Musimy się udać gdzieś indziej, bo książę Kanady też tego nie rozumiem. Och, Kanada. Skoro to nie możemy wyjść, to zobaczmy, co jest naszym zadaniem. Och, Kanada, daj dokumenty Earlowi Winnipeg, aby zobaczyć, co daje... Earlowi Winnipeg. Earlowi Winnipeg. Gdzie on będzie? Gdzie on będzie, co? No gdzie on może być, co? Czyżby on? Hold it right there! Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7s? Ej, a co w ogóle? Alright, there you go. You can exit right through there. Well, I would have picked a 5x7. Dobra, więc to nie był on, chyba. A wyjście jest tam. Rozumiem. Więc chyba musimy wyjść tam tym wyjściem, wiecie? Chyba tędy. No tak. Ale tyle, że ja jestem w tak dziwnym miejscu, że ja nie wiem, co ja mam zrobić. Lada. Aha, taki ziomuś. Tak on wygląda. Dobra. Tam ich było pełno takich właśnie. Nie, też raczej nie. No, ale szukamy. Tak, to jest chyba ten. A nie, chociaż nie, to nie będzie on. No, to nie będzie on. Tylko. No nie. Więc na pewno nie tutaj. Na pewno nie tu. Okej. No skoro tak, no to trzeba będzie iść gdzieś indziej. Tylko gdzie go szukać? To jest pytanie, nie? Tu może. Możliwe, że to tu. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Mikstury? Mamy... W sumie? Chociaż nie, to jest inna kasa. No. Więc tak to wygląda. Jest inna kasa całkiem. Chyba... O nie, nie, bój nas czeka, bój nas czeka. O, trzy wilki! Jeden, takie silne są. No nie. Nie, ja już padam. Ja już padam. Nie. Dobra. Okej, niech to tak się stanie też. No i... Zobaczmy. Dobra, no jakoś tak wyszło to w miarę dobrze. Nie, źle zrobiłem z tymi miksturami. Co ja zrobiłem najlepszego? Dobra, niech będzie w sumie tam obojętnie. Nie, Profesor Chaos. Profesor Chaos. Tak. A niech będzie. No zobaczymy, jak sobie poradzicie. Wilki. Wilczki. A, ochrona. A, w sumie to tak. Tak średnio mi się przyda. No ale, one są... W sumie to się nawet przyda, powiem wam szczerze. A nawet, powiem wam... Skoro tak, to się przyda bardzo. Bardzo się przyda. Dobra, no to... W sumie... Tak zrobimy. A, to słabe jest.
Dobra. No okej, okay, dobra. Zdolności. To jest dobre. Okej, okay, ładnie dostałeś. Jeszcze ty, zdolności jakieś masz? Nie masz, nie masz, nic nie masz. Może teraz dasz radę? No i to był ładny cios. Krzule, aj, co to było? Co? Zdolności nie, miksturka potrzebna. Leczenia many. Mikstura siły. Chociaż nie. Mocy. Czemu nie możesz? Okej. Okay. Mikstura uzdrowienia, skoro tak. No to trzeba będzie zrobić tak. Skoro tak, to trzeba tak. Ale piękny cios! Dobra. Przedmioty. I uzdrowienie jeszcze raz. Tak? Na ciebie. Łuk. Chociaż nie, wiecie co? Tak, z tego skorzystam. I tutaj będzie. Ciach. 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 Pięknie. Wykończony ziomuś. No to będzie trzeba. A niech będzie róg gniewu, chociaż nie. A niech będzie. Nie, wiesz co? Niech będzie to. To jednak działa najlepiej chyba. No i ty w sumie Butters, możesz to wykończyć. No i pięknie żeście to wykonali. Świetna robota, chłopaki. Okej, okay, weźmy to wszystko, co tam macie. I rzeczą ważną jest, żebyśmy tutaj w ekwipunek wbili, dobili. Tablica. Pięciu znajomych. Pięciu znajomych. Coś pięknego. Mniejsza od to. Okej, okay, broń. Zmodyfikujmy ją. Zopalny. O, dodatkowo 25 obrażeń od ognia. Ja niech będzie to. Niech będzie, co tam. Nie. Okej, okay, zapalony, fajny, piękny miecz. Dostrzeg ekstra. No i myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku było na tyle. Ja się póki co z wami żegnam. Na razie. Cześć!